Ten lud nie miał swojej szlachty i nie miał swojego mieszczaństwa. Miał tylko swoich buntowników i swoich żołnierzy. I miał swoich przywódców. Szedł ku Polsce, prostując plecy przygniecione trudem nadmiernym dla obcych. Ogarniał spojrzeniem krajobraz, który ukształtował jego dłonie. Brał w ręce zdobyczny karabin i mówił: to moje, to nasze. Sierpień 1919 roku. Sierpień 1920 roku. Dwa pierwsze powstania śląskie, które po wiekach niewoli były próbami odwagi, próbami patriotycznej żarliwości i żołnierskiej dyscypliny. Po nich w maju 1921 nastąpi trzecie, największe, będące już dobrze zorganizowaną wojną przeciwko okupantowi i ciemiężcy. W pierwszych dwóch powstaniach nie było wielkich zwycięstw militarnych, ale miały one znaczenie stokroć większe od wygranych donośnych bitew. Mówiły światło o istnieniu ludu polskiego na krańcach Imperium Pruskiego, wciąż jeszcze agresywnego, choć z Wielkiej Wojny Światowej wyszło pokonane. Są jeszcze wśród nas, żyją jeszcze waleczni z tamtych dni, bohaterzy bitew i potyczek, bohaterzy wojny ludowej, która niosła Śląsk ku Polsce. Śląsk z jego kopalniami, z jego bogactwem, z jego wiernością, z jego umiłowaniem Polski, niosła Śląsk ku Polsce i doniosła. O nich będzie ten film. Dawna pieśń śląskich buntów chłopskich. Siłaście się nos nadręczyli, ożyje tu na nowo i stanie się pieśnią tęskniących do Polski. Tę piosenkę składali powstańcy, śląscy bojownicy w 19 roczku, w tym wielkim powstaniu, przy jasnym miesiączku.
Sztandara Wrzątek przyszedł. Obcy, na salę. Gabriel, skoč ženu po šekera. Alois. Słucham was, ojciec. Bernard. Jo, jest, tato. Cyril. Co stoja, ojciec? Dominik. Zibin. Same je. Franek. Słucham. Gabriel. Ja! Do ciebie też, godą, bo cię to nie dotyczy. A wy, chłopy, idziecie walczyć, bo ta ziemia, bo Polska. Niech mi się ino tam, który sprzeniewierzy, święty sprawie tą siekierą wą w głowie połciną. Zrozumiano? Ja, ojciec. No niech tam. Dzisiaj sobota, należy się wypłata. Chcę iść z nimi. Poproś Bondacika. Bernard, tu z mojej galoty. Błocie, przeca nie możecie sam ostać w samej spodniokach. Na co cię moja żyć obchodzi? To im jest moja głowa. Bondaciku, puśćcie mnie z braćmi. Proszę was bardzo. Puśćcie mnie do powstania.
Taksisty idą! Jak się macie, chłopy? Cześć, chłopy! Zaczekajcie tu na mnie. Wiecie. Melduję przybycie wszystkich braci basistów, w tym jeden najmłodszy, niezaprzysiężony. Kaj będzie się zaprzysięgał. Emil! Dominik, jak przyjdziemy na pozycję, weźmiesz jednego ze swoich i pójdziesz na zwiat i na tak, żeby koleś trzecie być nadzór. Słucham cię, Erwin. Przygotuj kompanię do przysięgi. Chłopcy! Przygotować się do przysięgi! Bo zaraz potem rypnie dwa razy na cały Śląsk i wtedy lękajcie narody, zacznie się. Zrobione, Erwin, bez zgodki. Pojdzajo! No? Coś ty tam w tej sokolni nawyrobiał? Powtarzaj za mną. Jo, Gabriel, basista przysięgą. Jo, Gabriel, basista przysięgą. Wobec Pana Boga walczyć do ostatniej kropli krwi o wolność ziemi śląskiej. Wobec Boga walczyć do ostatniej kropli krwi o wolność ziemi śląskiej. Bo Polska, macierz naszą najświętszą. Bo Polska, macierz naszą najświętszą. I nie spoczna, póki ostatnia stopa germańska będzie stała na tej ziemi, tak mi dopomóż Bóg. I nie spoczna, dopóki ostatnia stopa germańska będzie stała na tej ziemi, tak mi dopomóż Bóg. No, Gabriel. Teraz jesteś członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Wiesz, co to oznacza? Wiem. Nie wyda, nie wyda na Germana robić. Wolają w powstaniu dać się kuli zabić, dać się kuli zabić. Wolają w powstaniu dać się kuli zabić, dać się kuli zabić. Jak nie mają zabić byle ostatniego, a ciebie Helsingu grubniemy pierwszego, grubniemy. Pąk się na chwilę, bo muszę z nimi pogadać. Pąk się. Ojciec przykazali mi go szczec jak łoka w głowie. Jak mu się co złego stanie, nie mamy się po co do domu pokazywać. Pamiętajcie. Alois, idziemy. Stój, bo strzela! Pierunie, Gabriel. Co ty sam robisz, pierunie, z tą flintą? Wichtor, przyznaj się, kaj ty dziesz tak w czas, na sztychloki? Jak to kaj? Jak co dzień na szychta, nie? To ty nie wiesz, że dziś ognie ma żadnej szychta, kto żyw strajkuje? Bo dziś mam powstania, chcesz wiedzieć? Eronie, Gabriel, Gabriel, jak się znamy od takiego, daj się z tym pokój. Jo ci godą, daj się z tym pokój, synek, bo jak cię siandary chycą, to ci kulka w łeb wprasną i będzie po ptokach łoboczysz. Jo ci to godą. Jakby się nie poszczęści, to kulka mogła dostać nawet w łeb. Ale nie pożałuję, bo to za Polska. 6 wieków na nim czekamy, nie? Lepiej pójdź z nami. To jo idę do dom. Moga? Może, sprzeca cię nie będę stał na drodze. Ja myślę! Dominik i Alois?
Cyryl! Idziemy! Cyryl! Jedna w plecy dostał. To czemu masz głowę obwiązaną? Odmyślę nad tymi knebulami i z radości, że ich łeb nie dostał. To dać ci może kokotka. Dziękuję, jakbyś wiedział, że się by tam bawił w klipa. Czympysk! No z basistów czterech zmuchnęło ani jego domy, ani słowa. Czterech? Ja czterech, bo u nas siedmiu jest nas trzech. Nie ma Alojza, Dominika, Cyryla i na młodszego Gabriela. Godaję, że Gabriel zginął. Samy ojcu, matce powiemy. Nie godajcie takich głupot, bo chcę. Lejko! Kajś tyrotą, hund swodzie, biorąc tej konej, kajś tyrotą! Adrysko, wici marmulada! Puśćcie mnie! Co jest? Cyrka trafili. Nigdy. Sprawa, coś ty zrobił? Nie. Poleciał żyć bez mojego rozkazu. Ja? Ty? Nigdy. Niech to zostanie między nami, ale uszczegłem cię. Jak to się jeszcze rozpowtórzył, odsyłam cię do domu. Chodźcie sam bliżej! Pies psu oka nie wydropia, ale ja sam dam za nie. Idzie się tu, albo nie? Nie! Ida, 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 ida! Macie! Macie! Chi 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 chi.
Parole. Königshüte. Innen boy. Ich schleppe die Allianten, die zu den Insurgenten wollen. Innenburg. Wo finde ich das verwundete Lazarett? Ist dir was geschehen? Nein, ich bringe eine wichtige Meldung für den Oberarzt. Danke, meine Herren. Ich glaube, das ist in der zweiten Querstraße nach rechts. Mein Städtchen. Ganz neu. Das ist die einzige Chance, um die Idee zu retten. Paul, ich meine ganz neu.
Ist hier jemand? Ich bin hier. Hast du hier einen Mann gesehen? Nein. Się tak zapytał, kto jest twój brat Alois, nie? Został tam na dole od jednego z dachów samogłowa. Odpoczynek! Kaś był dziś w nocy. Gabriel. Erwin, nie mogę ci tego powiedzieć. Ale powiesz mi kiedyś. Powiem ci. Co tak siedzisz? Na zmartwychwstanie czekasz? Siedza, bo mi się tak podoba i tyle. Czy zajowo z no druga nie pytam, nie? Szkoda, że nie pytasz, bo by my ci odpowiedzieli, że teraz jest no jedno druga, bo z nami, abyś nie... Ja jest za młody. Gabriel ma 16. 17. 17, jeszcze mam mleko pod nosem. A sam nie! To co, inkrzego, woz basistów jest całko hołda, Karlus na Karlusie, a jest on jeden. U nas samymi działkami obrodziło, wiesz, nie? Wiktor, nie pyskuj i przestań się wadzić. Idź do powstania i nie robi za wstydu pod oknami. Mam iść.
Do powstania? Słuchaj, co tak powiedziała? Jak możesz iść, to idź. To idę! Z Bogiem, Wichtur. Jaki palec Boży. Stoi jak ten łun, z kieregoś się wziął.
sam! Gabriel do was wało! Pierdoń, skąd dużo szwobów lezie lewo od zadka! Chciałby rozprzyć w takiej chwili, nie? Prędzej by diabeł do Panny przy Najświętszej Nazolety przyszedł, niż on sam dorosł, nie znasz ojca. Ale my za Nazoletach nie są, nie? Nie stadium! Nie będziemy, jak jeszcze rozsakniesz, to dostaniesz przy wszystkich pokojach krzyczy. Na pewno przy piecu siedzi i ognia pilnuje, żeby mu nie zgodł pod dachu, nie? Nie też chłopie! Erwin, możesz mi dać pozwolenie, żeby przeszedł te 300 metrów do domu i dajmy na to zmienił koszula. Erwin, pójdź sobie na chwilkę. Zajrzyj pod ten miech. Łopierona. Przyda się to komu na co? Dziękuję wam, panie Kowal. Zgadzam się, Gabriel. Pogłoń się do ojca ode mnie. Dziękuję ci w imieniu ojca, Erwin. Nie ma za co. Czekaj, no. Chodź sami, no. Stary Chowana przywiózł całą karytę lignozytu. Zostaw. Zawieź to z sobą tak, żeby mało kto widział i schowaj w piwnicy na czorno godzina, nie? Dobrze. Kaj są matka i siostry? Uszły do Polski. Cery dalej oddali życie.
Wybaczcie, tato. Bycie tak dobry, schowajcie to, co za na wózku leży do piwnicy. Ja i macie pozdrowienia od Erwina. Pan jest powstańcem? Ja nie żaden pan. Ale jesteście powstańcem. Ja i powstańcem. Nazywam się Gabriel Basista. Sam mieszkam. A gdzie to tak strzelają? Tam kej. Przypuszczam na naszej barykadzie. Porucznik artylerii Stefan Sowiński wraz z obsługą działa. Melduje się do walki. Jo, Erwin Maryniok, przyjmuję was w szeregi powstańców. A skąd się tutaj znaleźli? Uciekłem z Kosza. Z Krakowa. Jak powstanie, to powstanie, panie dowódco. Nie mówcie mi per pan, to tutaj nieprzyjęte. No? No. No to zajmijcie wedle waszego uznania pozycję najlepszą. Tak jest. Pieronie, pieronie, a tyś mi z nieba spód. Cel! Pal! Cel! Pal! Polska moja, wspólna broń Boga,
przyszło z pojedynczym dźwiękiem. Za tamtym i Polakiem jest Ojana Dana, ojczyzno kochana, Ojana Dana, ojczyzno kochana. Co za odprawiacie? Wesele czy odpust? Porachować kulki i przygotować się do likwidacji. Pochwalony. Na wieki. Witam cię, Erwin, i dziękuję ci za pamięć. Witam was. I chciałbym z wami pogadać na osobności. No to pójdź, pójdź do domu. To miejsce na punkt obrony. Wyda się to miał za wielki honor. Proszę cię, daj mi gwer i pora kulek. Bo chce się na starość trochę postrzelać. Proszę cię. Myślałeś, że się przeprawicie do Polski. Jo? Moja Polska jest tukej. Bernard? Słucham cię, Erwin. Oddaj ojcu broń. Weźmiesz konia i pojedziesz po amunicję do Mysłowic. Ino się gibni, żeby przed słońcem być na zot. Ranek, Eusebin, sypcie. Postuńcie z Bogiem, ojciec. Z Panem Bogiem. Thank you.
Emil, daj pozór. Dobra, Erwin, robi się. Przypominam, czekacie na moja komenda. Bez mojej komendy od tej chwili nie wolę wam nawet cisnąć. Na dół. Wybocz, bo drugi raz się to już nie powtórzy. Znaczy od drugiej strony Bernata nie widać. Powiedziałem, chyba, czy Bernata nie widać. Gabriel, co ci jest? Hopie! Co mu jest? Pierwszy raz krew widział. Ze mną było gorzej. Zipci gano, zipci okrwiąży go. Erwin, armata podciągnęli! Czego chcesz? Zaczynaj się, pierony! No, to będzie tak zaraz. Na moja komenda pojemy na węd.
druga myszka! Chłopcy, jedźcie, tu mu cię zalewajka. Kaś tam jest nasza kura.
obcy nasz ogóra. Poza bobcy. Granaty i cielimy na 3-4 metry. Thank you.
wiecie, czyja siostra jest ta siostra? Nie znam ją. Nie widzę. Jak się rozumie? A ty ją znasz? Chłopy, wycofujemy się. Tam, na ostatni skrawek ziemi. Co jest? Pochowiemy ich. Erwin, nie możemy tak zostawić ojcowizny. Przedtem chcemy ją oddać pan Boczkowi w ręce. Z tym my sam do ciebie przyszli. Odejdzie. Dziura była co pół metra. Erwin, nie męcz się. Prowadź wszystkich na wierch. Pierunem czas leć. Dążymy. Kier sam ustanie na dole. Myślę, że Eusebio jest nerwowy. Zgodzisz się? Nie zgodzą się. I dlatego łatwo zrządzą pierońskie braciszki. Będziemy wybierać. Jo! Czym się? Cześć.
Klękajcie narody. Koniec powstania. Koniec powstania. Zrobiliśmy, co do nas należało. Jeszcze ino przeprawić się do Polski, zarzekam. Sam ją mocie za oknem i po ptokach. Został nam kawałek roboty niewielki. I od tej chwili przestaję być waszym przywódcą. Dziękuję wam za wszystko. A teraz piszcie testamenty, bo czeka was droga ostatnią. Co ty, Emil? Opamiętaj się. Przestań robimy powstanie po raz ostatni. Musimy sam wszyscy wrócić, zacząć wszystko od nowa, nie? Już? Ty, co to jest testament? To jest takie ostatnie życzenie. Zbieraj testamenty. Erwin, czemu nam Polska nie pomogła? Sam się nad tym zastanawiam. Widać mu większy frasunek na głowie. Teraz zablokujemy wszystko, co mogło nam zawadzać w biegu. Potem na dole na mój znak rypiemy ostatnie granaty i lecimy w niebie ku rzece. Widzicie ta ręka? To tak, jak ją widzicie, mogę wam powiedzieć. Zrobimy sam Polska, czy kto będzie tego chciał, czy nie. A teraz seblikamy się!
życi mi skoczcie. Niech żyje Polska! Kaj ze mi się podział, mój synuczek miły, pewnie go w powstaniu gręciuce zabiły. Wy niedobrzy ludzie, dla Boga świętego, czemuście zabili synuczka mojego? Żadnej podpory już nie bana miała, choćby moje stare oczy wypłakała. Choćby z mych łez gorzki drugą odrabiła, jeszcze by synuczka mi nie ozywiła. Leży on tam w grobie, a ją nie wiem kandy, choć się opytuję między ludźmi w sandy. Może nieborowce leży kaj w dołecku, a mógłby se lega na swoim przypiecku. Ej, ćwierkej, czemu tam wyptał secki boze, kiedy mam ulicka znaleźć go nie może. Kajoje, jest pan w Polsce. Gabriel. Erwin. Widzisz nos? Widzę! Gabriel! Słyszysz nos? Słyszę! Doktora!